postawiłem na rower, a dokładnie na turystykę rowerową. I to taki, w myśl takiej zasady, zobaczyć jak najwięcej za jak najmniejsze pieniądze. I to się bardzo dobrze sprawdza, bo rowerem można, no, tankować nie trzeba, jedynie powietrze wymienić z letniego na zimowe. Żartuję teraz. Siadać i jechać od czasu do czasu, przegląd, serwis. Wraz z początkiem sezonu możemy zaobserwować coraz większą rzeszę entuzjastów jednośladów, ale sklepy branżowe narzekają na braki w dostawach. Osoby, które poszukują konkretnego modelu roweru, możliwe, że będą musiały poczekać. Prowadzimy już od 30 czy ponad 30 lat ten sklep, ale w tym roku są problemy ze względu na brak części zamiennych do produkcji. I opóźnienia, i w ogóle firmy nas straszą, że nie będzie w najbliższym czasie rowerów, które są potrzebne dla klientów. No. Te, które modele chcemy, to są nie zawsze dostępne. No i w ogóle w każdej firmie, z którym, jak Unibike, i Cross, i Roman, nie możemy kupić takich, jakbyśmy chcieli. Większość elementów produkowanych jest w Azji. Pandemia koronawirusa i w związku z tym zerwanie łańcucha dostaw wpłynęły na zmniejszenie dostępności wybranych komponentów i modeli. No i nie wiem, jak to długo potrwa, bo jak firmy zapowiadają, to już musimy umowy sporządzać na przyszły rok, żeby firma mogła zrobić zamówienie i na części potrzebne komponenty do produkcji. Nie? Bo u nas się w sumie montuje rowery. Ale części to przychodzą z Chin, albo z Japonii, albo gdzieś tam z tych krajów, gdzie się produkuje. Na razie nie ma pogody, to tak nie odczuwamy tego braku, ale jak będzie pogoda, to na pewno no nie ma takich modeli, które byśmy chcieli zamówić. Branża rowerowa przeszła miniony rok bez perturbacji. Początek 2020 roku był trudny z uwagi na opóźnienia dostaw z Azji, gdzie produkuje się większość podzespołów. Z powodu pandemii czasowo nie działały niektóre fabryki, wzrosły koszty produkcji i transportu. Wzrosły też ceny surowców, głównie aluminium. To przełożyło się na dostępność komponentów i ich ceny we wszystkich krajach Europy. Informuje portal Business Insider. Specjaliści z branży oceniają, że ceny na rynku poszybowały w górę o 10-20% w zależności od marki, a problemy z dostępnością mogą potrwać do września tego roku.